Debata dnia. Dzień dobry, Joanna Miziołek. Zaczynamy debatę dnia, a w ten śnieżny dzień witam Marcina Piaseckiego z Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam państwa, witam panią. I Wojciech Wybranowski, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To chciałam na początku panów redaktorów spytać, jak znosicie ten śnieżny dzień. Ja nie wiem, czy Wojciech Wybranowski jest w Poznaniu, ale to może zapytam, jak Poznań sobie radzi z tą śnieżycą. W Poznaniu jest bardzo biało i minus 10 stopni. I tak naprawdę od wczoraj towarzyszy temu bardzo silny wiatr. Także tam byłoby pięknie, śnieżnie, fantastycznie zimowo, gdyby nie ta wichura. A w Warszawie udało się przebyć przez te korki dzisiaj Marcinowi Piaseckiemu? Tak, no udało mi się dosłownie przed chwilą wrócić do domu z takim rzutem na taśmę, żeby tutaj spotkać się z państwem. No rzeczywiście, niestety po południu pojawiły się korki. Warunki są zresztą, jeżeli chodzi o kierowców, bardzo, bardzo trudne. Ja akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj musiałem przez cały dzień właściwie trochę pojeździć po mieście. No i to było niesamowite doświadczenie. No też doświadczenie bym powiedział, no trzeba było zachować ostrożność. Natomiast no jechało się po prostu w śniegu. W śniegu zarówno zalegającym na ulicach, jak i po prostu padającym. Aczkolwiek w tej chwili jest już lepiej, coraz więcej odśnieżarek, coraz ulice są coraz bardziej uprzątnięte. Śnieg też w zasadzie przestał padać. No i rzeczywiście jest ślicznie, biało. No i nie ma tego, co w Poznaniu, przynajmniej takiej skali, czyli silnego wiatru. To teraz przejdźmy do takiego bardziej słonecznego dnia i też bohatera pewnie dzisiejszego dnia, no bo prezydentem Warszawy jest Rafał Trzaskowski tego sobotniego dnia, sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej. No i na tej konwencji Platforma zgłosiła taką propozycję utworzenia koalicji 276. To jest dobre wyjście. Jak w ogóle panowie oceniacie ten występ Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego? To było wyjście do przodu? Marcin Piasecki. Było to wyjście do przodu. No, Platforma też po prostu musiała wyjść z czymś do przodu, no, ze względu na to, że cierpiała na brak pomysłów, które nie byłyby taką bezpośrednią reakcją na poczynania bądź porażki obozu rządzącego. No i rzeczywiście wyszła chyba z dwoma hasłami, czy też dwoma procesami, mechanizmami, które być może będą jakoś zaistnieją w polityce dłużej w życiu politycznym, to rzeczywiście to hasło koalicji 276, hasło chwytliwe, które no rzeczywiście no, pokazuje coś, tak? Pokazuje pewien kierunek. Ja w tej chwili abstrahuję od reakcji na przykład innych opozycyjnych ugrupowań, sceptycznych reakcji na to hasło. Natomiast no jest to wydaje mi się względnie chwytliwe i to jest rzecz, która może zaistnieć w polityce po tej opozycyjnej stronie. No i drugim elementem, który mieliśmy, no, który jest jakimś sukcesem Platformy, tym sobotnim sukcesem, no to jest może nie tyle występ Borysa Budki samego, co jakby w tandemie z Rafałem Trzaskowskim, Rafała Trzaskowskiego. No tutaj wydaje się, że Rafał Trzaskowski pokazał się nieźle, pokazał się jako lider, no i jako właśnie ten znowu czołowy polityk Platformy, kto wie, czy nie najważniejszy w tej chwili. No właśnie, czy to nie była trochę taka zapowiedź, zmieniamy lidera niebawem, no bo skoro Rafał Trzaskowski tak wypada w kontraście do Borysa Budki, to może o tym gdzieś tam w Platformie się rozmawia. I jeszcze chciałam podpytać Wojciecha Wybranowskiego o to, o czym powiedział Marcin Piasecki odnośnie tej reakcji tych pozostałych, powiedzmy, koalicjantów w tej koalicji 276, no bo Szymon Hołownia powiedział, że to takie trochę specyficzne czy niespodziewane, żeby o przyszłych planach małżeńskich informować wybranka przyszłego właśnie w ten sposób, że on dowiaduje się z YouTube'a, Wojciech Wybranowski. Ja pewnie krócej mówiąc, zgłaszam pod pracą do każdego zdania mojego szanownego przedmówcy. Do każdego?
tak, ostatniej oceny redaktora Piłsudskiego a propos tej konwencji. O śniegu również? Nie, nie, chodzi mi o konwencję Petrowo-Obywatelską. Co do śniegu, to się oczywiście zgadzam. Natomiast mam zupełnie odmienną ocenę. To znaczy mam wrażenie, że Platforma Obywatelska nie wykorzystała swoich 5 minut. Było to zagadnie pozorowane. Dlaczego? Dlatego mamy dzisiaj w mojej ocenie najlepszy z możliwych czas dla opozycji od 2015 roku. Mamy kryzys gospodarczy po-covidowy, kryzys społeczny po-covidowy, zmęczenie olbrzymie społeczeństwa sytuacją koronawirusową, zmęczenie przedsiębiorców, bunt przedsiębiorców, tego tradycyjnego elektoratu Platformy Obywatelskiej, tego elektoratu, którego utratę Platforma tak naprawdę przypłaciła w 2015 roku oddaniem władzy. I to robi Platforma Obywatelska taką improwizowaną, pospieszną konferencję, nawet nie nazwę tego programową, ale taką konferencję, w której powtarza odgrywane hasła. Likwidacja telewizji polskiej, TVP Info, zmiana Trybunału Konstytucyjnego, przejęcie za odzyskanie Sądu Najwyższego, to wszystko już było. Obserwując tę konferencję, miałem wrażenie takiego zmęczonego małżeństwa, w którym mąż taki suszwol trochę, zaniedbujący żonę na co dzień, ten kobiet przychodzi z tym goździkiem i mówi ma stara i podaj obiad. To było takie zagaranie adresowane do tego zmęczonego, tradycyjnego już betonowego elektoratu Platformy Obywatelskiej. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z licznymi wystąpieniami polityków i tak zwanych autorytetów bliskich Platformy Obywatelskiej, którzy mówili, że Platforma nie ma już przyszłości, trzeba szukać nowych rozwiązań, nowego projektu. Elektorat Platformy Obywatelskiej zaczął odpływać do Hołowni. Więc Platforma Obywatelska postanowiła dać coś temu swojemu twardemu elektoratowi, pokazuje, że istnieje, że żyje, że coś robi, ale zabrakło pomysłu na coś więcej, a to wyjście do przodu. Tam nazwa koalicji 276, no cóż, pan redaktor Piasecki, mówiąc o nazwie, też troszeczkę się zająknął, musiał sobie przypomnieć, jak się nazywa ta koalicja, jakie tutaj cyferki wchodzą w grę. Ja jestem przekonany, jak gdyby dzisiaj zapytać osoby spoza świata polityki, spoza świata mediów, wyjść na ulicy i zapytać przychodniów, jak się nazywa nowa koalicja, która tworzyła Platforma Obywatelska, no to nikt tej nazwy nie powtórzy. Zupełnie niemedialna, nie wpadająca w ucho. No i tak naprawdę tej koalicji nie ma. To akurat to, że tej koalicji nie ma, a Platforma ją ogłosiła, to było jedyne dobre zagranie. Tak naprawdę jedyny taki myk, taki dynk, mówię po poznańsku, Platformy Obywatelskiej, to teraz dla środowiska ludzi, którzy nie interesują się polityką, to pozostałe okupowane opozycyjne będą się musiały tłumaczyć, dlaczego nie chcą być koalicja, dlaczego już nie współpracują, no ale przecież Platforma powiedziała, że koalicja jest. Czy Rafał Trzaskowski może być liderem? No ja mam wrażenie, że sami Platformy Obywatelskie doskonale wiedzą, że Rafał Trzaskowski liderem być nie chce. On nie chciał też startować za bardzo w tych wyborach prezydenckich. No i nie do końca sprawdzi się w roli lidera nowego powstającego ruchu tej wspólnej, czy Solidarnej Polski. To jak to jest z tym elektoratem Platformy Obywatelskiej? To jest tak, jak mówi redaktor Wybranowski, że przychodzi mąż, daje kwiatka w postaci Platformy goździka i mówi do żony, żeby podała obiad. Czy ten elektorat poda ten obiad? Jest dzisiaj przekonany? Marcin Piasecki. No nie, tutaj oczywiście, że w naszym w tej chwili bardzo dynamicznym, zresztą zwykle dynamicznym życiu politycznym, oczywiście, że nie można mieć pewności. Ja w przeciwieństwie do mojego przedmówcy, zgodzę się z moim przedmówcą, tak, to wszystko prawda. Elektorat przepływa do Hołowni, widzimy topniejące poparcie dla Platformy Obywatelskiej w sondażach. Mamy sondaże, gdzie ruch Hołowni, ugrupowanie Hołowni wyprzedza wręcz Platformę Obywatelską. To wszystko zgoda. Natomiast jeżeli oceniamy to wydarzenie sobotnie, to wydaje mi się, że na tle tej, no takiej bym powiedział, może nie tyle programowej posuchy ze strony Platformy Obywatelskiej, no ale jednak no takiego braku pomysłu na wyjście do przodu. Też trzeba się zastanowić tak właściwie, czy tego rodzaju pomysł no jest w obecnych okolicznościach sprawą jasną, łatwą, czy można wręcz mieć jakiś ten pomysł. Natomiast no, tutaj pojawiły się te dwa pomysły. Czyli tak, koalicja, na której nazwie ponoć się potknąłem, czyli koalicja 276, no plus ekspozycja Trzaskowskiego. Czy to zadziała w sposób skuteczny? Trudno powiedzieć, trudno to przewidywać. Natomiast no jest
czymś w rodzaju próby wyjścia Platformy do przodu, rodzaju nowego otwarcia. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na procesy inne, czyli narastający, jak się wydaje, kryzys obozu rządzącego, ale z drugiej strony też wewnętrznie na to, co się dzieje po stronie partii opozycyjnych. Panie redaktorze, tylko dopytam, ponieważ Borys Budka miał wywiad właśnie w Rzeczpospolitej, gdzie mówił o Szymonie Hołowni między innymi takie słowa, że nie ma z tym problemu, żeby został prezydentem, premierem, ministrem, a nawet prymasem. I jak my mamy odbierać te słowa? Jako złośliwość, czy jako takie realne zaproszenie? Oczywiście, że to jest złośliwość. Też jest tak, że deklaracje Szymona Hołowni przed paru miesięcy, że on w każdej chwili jest gotów zostać premierem i tak dalej, no to brzmiały jednak dosyć groteskowo. Natomiast jasne jest, pytała pani o kwestię właśnie reakcji innych partii opozycyjnych na te deklaracje, pomysły Platformy. Deklaracje, i to są reakcje sceptyczne, reakcje, które wskazują na to, że jeżeli w ogóle miałoby dojść do realizacji tego pomysłu Platformy, no to przed tym jest po prostu bardzo, bardzo daleka droga. Nie wiemy, czy tutaj to jakkolwiek zadziała, czy nie. Natomiast no jest to jednak moim zdaniem rodzaj ułomnego. Zgoda. Natomiast próby nowego otwarcia Platformy. Taka koalicja, rozumiem, jest jakby być albo nie być dla Borysa Budki, no bo chyba on w tym jedyną szansę upatruje, żeby być takim silnym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. No póki co to się średnio udaje. Natomiast ja rozmawiałam z politykami z tego poprzedniego kierownictwa, no to oni mówią, że takie połączenie, taka koalicja, która miała miejsce jeszcze w wyborach europejskich, którą zawiązał Grzegorz Schetyna, już się nie uda. A redaktor Wybranowski, jakie ma zdanie na ten temat? Uda się jeszcze zjednoczyć tak opozycji? Widać wyraźnie, pokazała ta koalicja europejska, że ten projekt nie ma większej reakcji. To wyłączenie bardzo różnych ugrupowań o bardzo różnych ideologiach, bardzo różnych programach przyciąga tak naprawdę tylko ten najtwardszy elektorat, dla którego bazą programową jest antypis. Natomiast ci, którzy chcieliby realizować socjalnego programu Lewicy, albo też takiego rolnego programu chrześcijańskiego programu Polskiego Stronnictwa Ludowego, już nie do końca byli przekonani, żeby na tą koalicję europejską głosować. I to bardzo dobitnie też wysłał Kosiniak-Kamysz, mówił po tych wyborach do zrozumienia, a także jego współpracownicy, że pomysł koalicji europejskiej był pomysłem jednorazowym, nie sprawdził się w praktyce. Trzeba patrzeć na to z punktu widzenia mającego poparcia na Platformę Obywatelską. Chyba też Adrian Zandberg zdaje się też o tym mówi, że jakby nie widzi przyszłości takiej zjednoczonej opozycji. Andrzej Zandberg stoi w tyle ciekawym miejscu, że wyrasta na jednego z najbardziej charyzmatycznych, ciekawych polityków opozycji. Ja to mówię jako człowiek, nie ukrywam, mocno prawicowy, znaczy radykalnie prawicowy publicysta, z pewnym bólem, ponieważ upatruję zagrożenie tak naprawdę Adriana Zandbergu dla mojej wizji Polski. No to jest jednak ideowy marksista, a w jego ugrupowaniu może znaleźć się ludzie o poglądach wręcz komunistycznych. Ale Adrian Zandberg systematycznie robi to, o czym mówi Krzysztof Bosak, że robi. Krzysztof Bosak mówi, a Zandberg robi. Czyli przygotował się na długi marsz, na długą budowę swojej informacji, swojej popularności. Jak spojrzymy dzisiaj na polityków klubu parlamentarnego Lewicy, to ci od Zandberga z partii Razem są najbardziej widoczni, najbardziej aktywni, najbliżej ludzi. To oni organizowali akcje, na przykład wsparcie dla seniorów w okresie covidowym. Oni potrafią się odnaleźć w tej naszej rzeczywistości. Więc dzisiaj wchodzenie Lewicy, czy też Zandberga, jego części z klubu Lewicy do szerokiej koalicji, rozpętlenie się w jednej masie z liberalną Platformą Obywatelską, którą sympatycy i wyborcy Razem też kwestionują, byłoby niekorzystne. No i identyczny punkt widzenia jest ten Wacława Kosiniaka-Kamysza, który uwierzył w to, że może być liderem pewnej części obozu ludowego, który włożył masę pracy w odbudować Polskie Stronnictwo Ludowe, odmłodzić Polskie Stronnictwo Ludowe. Dla niego żadnego sensu nie miałoby rozpiąć się dzisiaj w jednej koalicji z Donaldem Tuskiem, z Borysem Budką i z politykami, którzy często mają zupełnie innym głosem.
Jest wyrok w sprawie Tomasza Komedy. 12 milionów 811 tysięcy za niesłuszne więzienie, za dość uczynienia. Czy to panów redaktorów jest słuszny wyrok? To znaczy taka kwota za te 18 lat więzienia. No, więzienia, w którym no, człowiek traci przez 18 lat życie i też nieraz pewnie jest brutalnie traktowany. Marcin Piasecki. No tak, uważam, że to jest słuszne. No, po prostu ten człowiek no, zmarnował sobie... a właściwie nie sobie życie, tylko wymiar sprawiedliwości, który popełnił no, fatalny błąd, zmarnował mu życie. Oczywiście to jest w ten sposób, że tych 18 lat nic nie jest w stanie zrekompensować, żadne miliony, no, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast, no cóż, to jest rekompensata, która no, powinna pokazywać dwie rzeczy. No, że po pierwsze, polskie państwo jest w stanie zadośćuczynić przy tak grubej i fatalnej pomyłce. No a po drugie, no to jest jeszcze kwestia właśnie funkcjonowania tego wymiaru sprawiedliwości. To znaczy w momencie, kiedy istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do winy oskarżonego, no to naprawdę warto tutaj głęboko w to spojrzeć, żeby nie tylko nie skrzywdzić człowieka, co jest oczywiście najważniejsze, no ale z drugiej strony, no jeżeli tak duże odszkodowania mają być wypłacane, to no to jest jakiś też element, no, który powinien podziałać na wyobraźnię po prostu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. To była rzeczywiście dramatyczna walka, też dramatyczna walka Tomasza Komedy, ale też jego matki, która walczyła cały czas o to, żeby go uwolnić. No i ten wyrok rzeczywiście pokazuje, że bardzo dużo pieniędzy dostanie za to niesłuszne więzienie. Wojciech Wybranowski, jak ocenia też sprawę Tomasza Komedy, no i ten wyrok w tym sądzie w Opolu? Zgadzam się z Robertem Piaseckim, że żadne pieniądze tak naprawdę panu Tymkowi nie zwrócą tych najmniejszych lat, które straci. Jednak po 18 latach spędzonych w zakładzie karnym to nie jest w stanie dzisiaj odbudować zdrowia psychicznego, fizycznego. Nie jest w stanie odzyskać tych swoich szans, nie odzyska młodości, nie odzyska swojego życia. Te pieniądze tylko w niewielkim stopniu rekompensują mu to, co stracił. Oczywiście dobrze, że ta grzywna została zasądzona. Mam nadzieję, że prokuratura nie będzie się od tego wyroku odwoływać. Natomiast wyrok byłby sprawiedliwy, gdyby narzędzia, instrumenty prawne pozwalały na to, by przynajmniej w części był on spłacany z majątku sędziego i prokuratorów, którzy prosili do skazania Tomasza Komendy. No niestety takiej możliwości nie ma. Tak jest taki, że będziemy się na tą grzywnę, na to odszkodowanie składać wszyscy podatnicy, płaci państwo. I co mnie martwi, takie wyroki niestety za nieszczęsne areszty, za nieszczęsne pozbawienia wolności zapadają. Tak duże wyroki, znaczy tak duże wyroki odszkodowawcze, wypadają z bezwzględu. Ja znam sprawy, o którą opisywałem wielokrotnie jeszcze w Rzeczpospolitej, sprawy spółki Bezkom, której właściciele siedzieli, co prawda tylko, w cudzysłowie tylko 7 miesięcy, ale śledztwo prokuratury wrocławskiej zniszczyło firmę zatrudniającą ponad 200 osób, trwało 7 lat. Sąd we Wrocławiu uznał, że no cóż, firma w momencie, kiedy prokuratura za mnie weszła, tutaj chciałbym powiedzieć, że sprawa zakończyła się umorzeniem postępowania, ponieważ po tych 7 latach prokuratura uznała, że nie było powodu przyznania żadnego śledztwa i żadnego przestępstwa. I stąd uznał, że nie, no firma w momencie, w którym weszli, nie była nic warta, a za okres aresztu grzecznych dostali po 10-15 tysięcy złotych odszkodowania. I takie wyroki dzisiaj zapadają. To, co mówi pan redaktor Wybranowski odnośnie tej odpowiedzialności spoczywającej na prokuratorach i sędziach, czy powinno się w tym zakresie zmienić prawo, redaktor Piasecki? Czy powinno się zmienić w tym zakresie prawo? No niewątpliwie warto było się przyjrzeć przepisom prawa, no i ewentualnie rzeczywiście coś z nich zmienić. Gdyż zgadzam się, że no tak, no to będą pieniądze, odszkodowanie wypłacone przez państwo, pieniądze z podatników. Ci ludzie, prokuratorzy, sędziowie, którzy doprowadzili do tej sytuacji, nie wiem, czy poniosą jakiekolwiek konsekwencje w tym, no, najprawdopodobniej nie, konsekwencje finansowe. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że niestety w polskim prawie dosyć często się
wylewa dziecko z kąpielą. To dotyczy na przykład najróżniejszego rodzaju decyzji urzędniczych. Urzędnicy bardzo często boją się podejmować jakichkolwiek decyzji, dlatego że boją się nie tyle ich konsekwencji, co konsekwencji w postaci ewentualnego posądzenia o złamanie jakichś przepisów, czasami zresztą przepisów niesłychanie skomplikowanych. Prowadzi to niekiedy do paraliżu, po prostu paraliżu pracy, że tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o kwestię związaną ze zmienianiem prawa pod tym względem. No aczkolwiek wydaje się, że przy tak grubej, skandalicznej pomyłce i skazaniu człowieka w zasadzie na całe życie w zakładzie karnym, niezależnie, że w tej chwili, że jakiś czas temu wyszedł z tego zakładu karnego, to rzeczywiście ci ludzie powinni ponieść jakieś konsekwencje. To teraz przejdźmy do tematu wolności słowa w mediach społecznościowych. Facebook zablokował anglojęzyczne konto IPN. Powodem blokady miał być wpis dotyczący niemieckich zbrodni na polskich dzieciach. Wojciech Wybranowski, w jakim kierunku zmierzają te media społecznościowe? No widać wyraźnie, że idziemy w kierunku coraz szerszej cenzury. To może nawet nie cenzury systemowej, jakiejś takiej cenzury, którą spinuje sam Zuckerberg czy właściciele Twittera. To raczej jest aktywność młodych administratorów Facebooka, którzy czytając zgłaszane przez użytkowników hasła, wpisy, posty, nie mając do wystarczającej wiedzy historycznej, na podstawie swoich sympatii politycznych, czy też bardzo szczątkowej i często wiedzy szkolnej, decydują się o zablokowaniu. Tu bardziej należałoby zapytać moim zdaniem o to, jak w tej sprawie będą działały polskie służby państwowe. Przecież minister Andruszki wielokrotnie powtarzał, że Polska będzie zmierzała do uregulowania tych spraw. Mieliśmy do czynienia z wielokrotnymi przypadkami bezpodstawnego blokowania stron internetowych i treści, profili internetowych przez Facebooka. Również sytuacja, w których Facebook często przyznawał, że taka blokada była bezprawna, bezpodstawna, chociażby blokowanie audycji Rady Maryja, prawda, blokowanie wywiadów Pawła Lisieckiego z tygodnika dotyczących wartości chrześcijańskiej i nauki Kościoła. A jednak ta sprawa do tej pory nie została uregulowana. Ja dzisiaj widzę, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości, na czele z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, w innych mediach społecznościowych na Twitterze, burzą się, że jest to skandal. No, należy zapytać, panowie, mówicie tak od 5 lat, ale co zrobiliście w tej sprawie? IPN protestuje przeciwko cenzurowaniu informacji dotyczących niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej. Tak możemy przeczytać w komunikacie IPN-u Marcin Piasecki. O czym to świadczy, to znaczy zablokowanie tego konta? No, wydaje mi się, że tutaj rację ma redaktor Wybranowski. Ja nie znam kulis tej sprawy, ale chyba po prostu świadczy o administratorach Facebooka. Natomiast zadała pani bardzo ważne pytanie, to znaczy w którą stronę to zmierza, media społecznościowe. No i zmierzają, i to już od dawna, w bardzo złą stronę. Mają niewątpliwie dużo najróżniejszych wartości, tak? To jest chociażby walor informacyjny czysto, walor jakiejś komunikacji międzyludzkiej, chociaż tutaj to miałbym pewne wątpliwości, jak widzę wpisy na przykład o 6 czy 5 rano w weekendy na Twitterze, no to się zastanawiam, czy to jest tak, że nie ma nic lepszego do roboty, na przykład Przemka. O tej porze w weekend. Natomiast, a ja obiecuję, że do tej kwestii wolności słowa powrócimy, ale to zaraz po serwisie informacyjnym.